Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was dzisiaj z moim kolejnym gościem, czyli mamy kolejny odcinek z ekspertem. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert marki Swandu, Szymon Staniaszek. Także może powiesz parę słów o sobie, co Ty tam z tą branżą i o marce, którą dzisiaj reprezentujesz i której jesteś ekspertem. Tak, witam, tak jak mnie przedstawiłaś, mam na imię Szymon. W tej branży już dosyć, słuchajcie, długo lat siedzę, bo nawet to będzie 17 rok teraz, więc już trochę tutaj życia jestem w tej branży. Czyli będzie wiedział, o czym mówi, dobrze. Tak, i stricte jestem zawsze powiązany z firmami, które produkują foteliki, więc tak naprawdę tutaj to jest taki mój konik, moja też pasja, nie tylko praca, więc gdzieś tutaj troszeczkę będę... Tak, czysta przyjemność, oczywiście. Więc teraz pracuję w marce Swandu. Marka Swandu, słuchajcie, to jest dosyć nowa marka, w ogóle nowy projekt urodził się na świecie i dlatego gdzieś tutaj mnie też to troszeczkę zainteresowało, kiedy dostałem propozycję pracy. Oczywiście jeszcze dużo ludzi ich nie zna jeszcze. Dlatego tu jesteś, bo tak. Ja uważam, że to jest marka, o której musimy teraz powiedzieć. Tak, słuchajcie, Swandu ogólnie jest to marka austriacka. Jesteśmy dopiero 5 lat na rynku, jeżeli chodzi o powstania w ogóle, pomysłu o tym, że firma zajmie się produkcją fotelików. Natomiast trzon naszej ekipy tworzą doświadczeni bardzo ludzie, czyli może marka jest nowa, natomiast ludzie, którzy nie pracują, którym tworzymy tą markę, naprawdę mamy bardzo dużo doświadczenia stricte przy fotelikach i w branży dziecięcej. Czyli młoda marka, ludzie z pomysłem, czyli fajne produkty, coś dla nowoczesnych rodziców pewnie. No i właśnie przede wszystkim tutaj, że jesteśmy rodzicami. I to my się jakby tak zawsze opisujemy, że rodzice, czyli my, bo też mamy swoje dzieci, tworzymy dla rodziców. I to powiązanie jest naprawdę, uważam, bardzo dobre, bo tworzymy bardzo ciekawe produkty. No i właśnie dzisiaj pokażemy Wam jeden z takich ciekawszych produktów. Ja uważam, że to jest produkt flagowy chyba tej marki. Tak mi się wydaje. Znaczy, ciężko nie nazwać go flagowym, skoro mamy dwa produkty, bo mamy, może też tak powiem troszeczkę o naszych produktach, bo my też... Troszeczkę je też fajnie nazywamy, też jest na to fajny pomysł, czyli najpierw zaczęliśmy od fotelika w grupie Zero Alberta. Nazwa pochodzi od Alberta Einsteina, czyli zawsze nazywamy produkty od kogoś, kto stworzył coś dla świata. I tak jak my dajemy fotelik, my dajemy dla ludzi, dla dzieci, żeby dbało o nie, więc taka jakby powiązanie, jakby troszeczkę uhonorować te postacie, które zrobiły coś dla świata naszymi właśnie nazwami. I Albert w grupie Zero od Alberta Einsteina, a tu Marie od Marie Curie-Skłodowskiej. I to jest właśnie nasza Ameryśka tak zwana. Czyli pierwszy Albert był 0,13, tak, a my chcemy Wam pokazać Marie, który jest w grupie do 18 kg. Tak. I ja głównie skupię się na tym fotelu i po to Szymon tutaj właśnie dzisiaj jest, żeby Wam o nim naopowiadać. Ja go trochę już znam, może nawet trochę dłużej. To jest trzecia generacja tego fotela, tak? Tak, i właśnie to też jest troszeczkę nasza przewaga, że jesteśmy dosyć małą firmą, ale dosyć prężną i... Fotelik już ma jakby rok, a już jest trzecia odsłona. Czyli jesteśmy lepsi, coraz lepsi? Dokładnie, bo jeżeli znajdziemy jakąś rzecz do poprawienia, to ją po prostu poprawiamy. Ona wychodzi bardzo często, nieraz na etapie produkcji, ciężko nieraz to zauważyć, to wyjdzie podczas użytkowania produktu. I troszeczkę przez to, żeby pójść do testów raz jeszcze, musimy zmieniać nazwę. To jest troszeczkę wymóg ADAKA, dlatego jakby to jest trzecia odsłona fotelika, mimo że ona bardzo mocno dla rodzica nie różni się wizualnie, natomiast konstrukcyjnie zawsze coś tam poprawiamy. I to jest tak, dokładnie. Jest jakby ten. I teraz ten fotelik właśnie dzisiaj nagrywamy. Który się dzieje? 14 października. Także weekend będziecie już prawdopodobnie mogli zobaczyć zmontowany film. To za 2 tygodnie będą oficjalne oceny tego fotelika. Poprzednia wersja Marie 2 miała 4 w ADAKU. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest Marie 3. I na niego oficjalną ocenę czekamy. I tutaj chyba też nie wątpimy, że wyjdzie on chyba bardzo fajnie w testach i nie wątpimy, że będzie miał bardzo dobrą ocenę. To co jest takie fajne w tym fotelu? Bo ja już mierzyłam dzieci nieraz do niego i to jest taki jeden z nielicznych, powiedzmy, foteli w tej grupie, gdzie naprawdę małe dziecko mogę do niego włożyć. Także ja Ci oddam głos, postaram się nie przerywać, bo Ty najlepiej nam powiesz, dlaczego on jest, ma tyle plusów po prostu. Dobrze. Troszeczkę wrócę do Twoich słów, że liczymy na bardzo dobrą ocenę. Oczywiście bardzo dobra ocena w ADAKU w foteliku, który jest mocowany tyłem i przodem do kierunku jazdy, to będzie 4 gwiazdki, że tak powiem, w bezpieczeństwu. Natomiast ten fotelik zawsze w pozycji tyłem do kierunku jazdy w ADAKU, nieważne w jakiej kategorii układamy manekina, czy to ten manekin większy czy mniejszy, zawsze przy tyłem do kierunku jazdy mamy 5 gwiazdek za bezpieczeństwo przy jeździe tyłem do kierunku jazdy.
Natomiast wiadomo, że wartość jakby jest troszeczkę zaniżana w każdym foteliku obrotowym przez to, że jest ustawiony przodem, więc troszeczkę spada, ale ta ocena w bezpieczeństwie 4 gwiazdki też powinna być. Słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o Marie i tak jak mówiłaś, fotelik jest homologowany ogólnie od niby od urodzenia. Chociaż natomiast my też nie rekomendujemy tego fotelika, że tutaj noworodka włożymy, bo noworodek oczywiście powinien jeździć w grupie 0. Oczywiście, przez to, że fotelik ma homologację od grupy 0, ma specjalną wkładkę dla mniejszych dzieci, która jest od urodzenia do 60 cm. Natomiast stricte my nawet jako producenci nie polecamy tu wkładać noworodka. Tak? Natomiast przez to, że niektórzy rodzice chcą w ten fotelik szybciej przejść na następny, tak, ale ja znam te przyczyny. Bardzo często rodzice są nieświadomi, kupując pierwszy fotel. Dokładnie. I faktycznie potem zdają sobie sprawę, że wtopili. Dziecko ma niefajną pozycję, kupili fotel bez testów niezależnych. Różne inne problemy się pojawiają. Nie pasuje do samochodu, nie pasuje do dziecka, przychodzą. Tak. Proszę, doradźcie nam coś, żebyśmy mogli, nie wiem, 6-miesięczne dziecko przerzucić. Właśnie o to chodzi, że bardzo często nie opłaca tu im się kupić. Mamy właśnie wkładkę. I właśnie o to chodzi, że nie opłaca rodzicom się kupić kolejny raz w grupie 0-13 na powiedzmy tam 3-4-5 miesięcy, dlatego rodzice nieraz szybciej próbują zmienić fotelik na większy. No i właśnie foteliki coraz więcej ma homologację właśnie od zera. I teraz, jeżeli chodzi o fotelik, oczywiście mamy dodatkową wkładkę na główkę, która fajnie stabilizuje główkę dziecka. Jest to też pianka pamięci, czyli pod wpływem temperatury ciała zmienia się ułożenie pod główką. Natomiast Marie ma tak naprawdę jedną bardzo zasadniczą, fajną zaletę. Uzyskuje świetne pozycje przy jeździe właśnie tyłem do kierunku jazdy. Zresztą przodem też, jeżeli chodzi o samochód, czyli pozycja w samochodzie jest naprawdę bardzo dobra dla takich też małych dzieci. Powoduje to, że główka nie będzie opadała, dziecko będzie prawidłowo ustabilizowana. Dzięki tak naprawdę profilowi wewnątrz fotelika, czy ułożenie dziecka jest bardzo ergonomiczne. Głęboki zagłówek, który dodatkowo chroni dziecko, ale proszę zobaczyć, rozchodzi się na szerokość, co powoduje, że główka zawsze będzie ustabilizowana, czy będzie dodatkowo przytrzymywana, oraz wymuszenie takiej ergonomicznej pozycji oraz podparcie pod plecy, czyli też tak naprawdę, jeżeli dziecko leży, czyli mamy tutaj po prostu podbicie troszeczkę w górnej części, czyli dziecko wpada niżej, ale już od odcinka plecowego, jakby tutaj plecy, łopatki i główka jakby wymusza się troszeczkę inną pozycję, żeby ta naturalna pozycja głowy, kręgów szyjnych i łopatek była w jednej płaszczyźnie. Powoduje, że uzyskuje to naprawdę fajny efekt, kiedy włożymy już dziecko. Ja jeszcze zwrócę uwagę tutaj na ten system szelek. Tak, a to zaraz będziemy oczywiście opowiadać. Jeżeli chodzi o Marie, czyli tak naprawdę foteli, który mówię, już przechodził crash testy, dostał bardzo fajne oceny. Jedną z najfajniejszych zalet, już nieważne, czy dziecko będzie mniejsze, czy większe, tak jak wspomnieliśmy, właśnie bardzo fajne pozycje uzyskane, a to nieważne, czy kanapa, bo zawsze problem z fotelikami w ogólnie dziecięcymi, szczególnie tym tyłem do kierunku jazdy, kiedy fotelik jest ustawiany, że jeżeli fotelik był źle dobrany do auta, to największym przypadkiem, na co rodzice się skarżą, to, że główka dziecka opada podczas jazdy. Kiedy główka opada, dziecko powoduje taki efekt podwójnej brody i dziecko się potrafi przyduszać podczas jazdy. To jest troszeczkę niebezpieczne i fotelik właśnie nasz ma 4 pozycje do leżenia. Możesz pokazać właśnie, jak to pochylimy. Tak, to czyli sobie. Mamy przycisk, to jest pozycja siedząca i oczywiście im bardziej pozycja siedząca, tym bardziej bezpieczna podczas ewentualnych jakby wypadków, zdarzeń drogowych. Natomiast oczywiście możemy sobie zmieniać tą pozycję i tutaj jeżeli położymy ten fotelik maksymalnie do leżenia, to ta pozycja jest na tyle bezpieczna, że główka dziecku nie będzie opadała. I nie ma znaczenia, czy fotelik, kanapa jest bardzo pod kątem, jest skośna czy prosta, a ten fotelik dzięki tej regulacji możemy fajnie dostosować fotelik do po prostu do kanapy. I pozycje przodem też po prostu tak, są fajne przodem. Tak, ta regulacja jest płynna na kilka poziomów, dokładnie. Sami tutaj decydujemy. I oprócz tego, że fotelik ma tyłem do kierunku jazdy fajne pozycje, to również przodem. To już wiemy, że przechodzicie na przód do kierunku jazdy najpóźniej, jak się da, teraz... tak naprawdę dziecko do 4 roku życia może sobie w tym fotelu jeździć tyłem. I my troszeczkę też tutaj wybiegliśmy do przodu, czyli nasz fotelik posiada blokadę. Nie obrócimy fotelika przodem do kierunku jazdy. Zobaczcie, jest zablokowany. Nie mogę go obrócić, dlatego że dziecko w tym momencie jest za małe, żeby przeszło przodem do kierunku jazdy. Tutaj mamy taką linię, która nam sugeruje... To jest taki strażnik dla rodziców. Tak, żeby za szybko nie przeszli przodem do kierunku jazdy. Czyli zobaczcie, że fotelik nie idzie go obrócić przodem, dopóki zagłówek nie będzie na odpowiedni wskoczy. W tym momencie blokada się zwalnia. O, i zobaczcie, że mogę płynnie sobie fotelik po prostu obrócić przodem. Zależy nam na tym, żeby po prostu rodzic jak najdłużej używał pozycji tyłem do kierunku jazdy, ale jest tu przeliczone tak, że jak dziecko ma te
ustawowo, jak na naklejkach macie wszędzie w fotelikach teraz informację, że do 15 miesiąca dziecko ma jeździć tyłem, to z siatki centylowej zebraliśmy ten średni wymiar po prostu wzrostu i tutaj po prostu przy tym wzroście możemy obrócić fotelik przodem. Oczywiście, jeżeli rodzic będzie chciał używać tyłem, jak najbardziej używa dłużej tyłem. Natomiast tu już jest możliwość przy odpowiednim wzroście przejść na przodem do kierunku jazdy. Więc teraz. Tak, ja wiem, tylko dokończę jeszcze może jedną rzecz, jak już jesteśmy przy zagłówku, a nawet dwie. Tak. Chodzi o to, że mamy tutaj tak naprawdę wskaźnik na oczy, który zawsze podpowiada rodzicom, jak prawidłowo ustawić. Mamy aż 11 pozycji regulacji wysokości zagłówka, żeby rodzic zawsze wiedział, jak prawidłowo ustawić, bo jest też problem, że rodzice nie do końca wiedzą, jak to prawidłowo ustawić. Więc tu jest taki podpowiedź, jest to eye level, który pokazuje, jak prawidłowo ustawić zagłóweczek. Oraz zagłówek, tak jak mówiłem, jest głęboki, co powoduje, że jak rodzic ubierze dziecko przesadnie grubo, kaptury, czapka, to głowa zawsze będzie w strefie ochrony, czyli nie będzie wystawała poza zagłówek. Ja przypominam, powinniśmy do oczywiście, foteliku. My też to wiemy, ale tak. My... Rodzice troszeczkę... wiedzą, że tak, tak zawsze się nie dzieje. Dlatego nie? My, chcemy troszeczkę, to my chcemy to troszeczkę tak. Po prostu jakby zapobiec kolejnym raczej, błędom. Raczej czyli właśnie, tak, dokładnie, dlatego jest ten właśnie wskaźnik oczu, mamy dlatego też właśnie tą blokadę, mamy też miękki zagłówek, dotkniecie, jest to specjalna pianka EPO, która po prostu podczas crash testów przy dużych bocznych jest naprawdę fajna, nie jest to twarde, nie jest to EPS, czyli to nie jest zwykły steropian, nie jest to plastik, tylko fajnie ubudowany. Kolejna rzecz, którą rodzicom się chyba najbardziej zachwycają, że się co oczywiście już podpowiadałaś, żebym pokazał nasz system po prostu magnesów, który tak? Jest bardzo... I zobaczcie, jak łatwo wsadzić dziecko. Dokładnie. I czelki czekają na niego tak. Już do zapięcia. Dokładnie. Ja nie muszę wyciągać zapletów. Czyli tak samo jak wychodzimy, wystarczy dotknąć i już jest zobaczcie. Jakby pasy czekają. Więc tak, to widzicie, to jest taki bardzo fajny, bo wiadomo, takie dziecko roczne, półtora, które jest takie energiczne, że dwuletnie ciężko zapiąć. No i wyciągnąć za plecy, dokładnie, te dlatego, pasy dlatego te i tak pasy dalej. Wystarczy na bok rozłożyć sobie i bardzo fajnie włożyć dziecko, pasy już czekają. Bardzo intuicyjny system magnesów. Kolejna rzecz przy foteliku Marii jest to, że im dziecko będzie większe, tym będzie zwiększał się zakres wentylacji, zobaczcie, pod plecami. Fotelik jest zostawiona, jest po prostu, nie wiem, czy będzie widać moją rękę, o po to są po prostu na plecach fotelika, czyli od tej strony, jak zaraz przejdziemy, zobaczcie, po to jest ten osłona podziurkowana, żeby była wentylacja powietrza. Im większe dziecko będzie, tym zakres wentylacji będzie się zwiększał. Przy małym dziecku troszeczkę to jeszcze mało działa, natomiast też tak naprawdę tym mniejsze dziecko nie potrzebuje aż takiej tej wentylacji. Natomiast im większe dziecko, tym zakres wentylacji fajnie będzie pracował. To co, teraz jeszcze ochronę boczną. Tak, jeżeli jesteśmy już przy foteliku, fotelik Swandu Marii jest wyposażony w dodatkowy sikt boczny, który zawsze mocujemy od strony drzwi. Jest to bardzo łatwo montowany element, który jest zbudowany na bazie materiału EPP plus plastiku ochronnego, który ma pochłonić dużą część energii przy uderzeniu bocznym. I zawsze go mocujemy od strony okna, tak? Czyli jeżeli mamy tutaj okno, dokładnie, fotelik przy tyłem, proszę bardzo, jest mocowany. Bardzo łatwo też go zdjąć. To jest tak naprawdę akcesorium dodatkowy, on jest w zestawie, natomiast jeżeli w samochodzie jest kolidacja, czyli już drzwi dotykają nam sikt boczny, niestety siktu bocznego nie używamy, ale to też nie jest tak, że to bardzo mocno obniża jakby wartość fotelika pod względem bezpieczeństwa, ale jeżeli możemy założyć, a w większości to przypadków się dodatkowy da... plus do bezpieczeństwa. Dokładnie. To jak już jesteśmy przy samochodzie, to parę słów jeszcze o montażu. I jak tak. To wygląda? Czy to do każdego samochodu, nie do każdego? Znaczy, bo zazwyczaj rodzic właśnie myśli, że jak fotelik ma Isofix i auto ma Isofix, no to fotelik musi pasować i otóż właśnie nie. Nie zawsze tak naprawdę foteliki, mimo że mają Isofixy, pasują do każdego auta. Fakt, że Marii przez to, tu że ma... system Isofix. Tak, już pokazuję. System Isofix bardzo łatwo działa. Jest niezależny, bierzemy sobie z jednej i z drugiej strony, po prostu wyciągamy i podchodzimy do auta, sobie wszczepiamy w Isofix, od razu zapali nam się zielony sygnalizator z jednej i z drugiej strony. O, dobra. Fotelik oczywiście dociskamy do kanapy, lewa, prawa, tak? Tak, żeby tutaj ta znaczy, rama, już, tak? Już mówię, żeby fotelik był stabilny, czyli jeżeli tutaj jest fotelik stabilny, to wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o ramę, każdy producent sam określa tak naprawdę, w jakim stopniu rama powinna przylegać do kanapy. My specjalnie ramę troszeczkę zaokrąglamy do góry właśnie, żeby nie była w 100% dociśnięta, dlatego że to dodaje dodatkową amortyzację podczas crash testów, więc my tak naprawdę, rama antyrotacyjna tak naprawdę najlepszym ułożeniem, kiedy jest 2/3 dociśnięta i to jest
lepsze. Natomiast jeżeli fotelik będzie mi się to ruszał, no to oczywiście to nie może czyli być. Czyli bez stresu. Może być cały, ale jeżeli odstaje też naprawdę nie ma żadnego problemu. Natomiast żeby po prostu fotelik też wypiąć, mamy też takie po prostu zastosowanie, żeby po prostu dla rodziców, że naciskamy z jednej strony, z drugiej i dopiero wypinamy. Mhm. Czemu jest dwa przyciski naraz? Dlatego, że może mieć na przykład dwójkę dzieci. Aj, i żeby jedno dziecko pociągnie. Dokładnie, żeby na przykład starsze dziecko tak. nie wyciągnęło izofiksu, rodzic jadąc jak kierującym nie widzi tego, więc to jest takie, widzicie, znowu dodatkowa... Jakie to jest przemyślane, że tutaj rodzice musieli tak. maczać w tym ręce i wiedzą, co ten drugi tak, może dlatego, przeskrobać. Wiecie, mówię, przez to, że tak jak my, nasz slogan, że rodzice robią dla rodziców, my staramy się przewidywać różne sytuacje, żeby fotelik był na tyle intuicyjny w użytkowaniu, żeby rodzic nie popełniał błędów. I tu jeszcze noga jest montażowa. Oczywiście tak. Oczywiście, oprócz izofiksa oczywiście jest noga podporowa, która po prostu przy odpowiednim dociśnięciu naciskamy tak fotelik, żeby zapaliło się zielone pole. Noga musi być zawsze po prostu odsunięta maksymalnie do tego, po prostu w przeciwną stronę. I mówię, przyciskiem ona jest bardzo długa, więc na pewno w każdym aucie tak naprawdę powinna dotykać podłogi. Tak? Więc... Czyli chyba z takich technicznych rzeczy powiedzieliśmy... Jeszcze może nie. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie. Proszę jeszcze bardzo. Ostatnia może taka rzecz dla rodzica użyteczna, bo rodzice bardzo często, słuchajcie, jednym z największych problemów dla rodziców jest montaż dziecka pasami. Mimo, że mają odpowiednio dobrany fotelik, mimo, że do auta, mimo, że dziecko też pasuje do fotelika, bardzo często rodzice robią podstawowy błąd, że zapinają pasy pięciopunktowe i naciągają od razu, co powoduje, że pasy barkowe się już naciągną, ale pasy biodrowe, zobaczcie, mogą być luźne. Szczególnie jak są kurtki, tego nie widać. Więc dlatego u nas kolejnym elementem jest tak zwany uprząż plus, czyli tam harness plus. Możemy nawet dziecko sobie założyć. Tak, to właśnie jest taki dodatkowy... To jest troszkę za małe może jeszcze, no, ale to jest tylko i wyłącznie dla celów pokazania, jak działa pas. Tak, dokładnie, jak działa pas, czyli pamiętajcie, że też mamy ochronę nie tylko jakby na barkę, ale na biodra, co też rzadko się zdarza, żeby na bioderka były dodatkowe wkładeczki, czyli jak dziecko nie ma kurteczek, jest w okres wakacyjny, ma tylko jakieś body, to też, żeby ten pas nie wrzynał się dziecku w bioderka. Pas oczywiście składamy i zobaczcie, jeżeli będę ja naciągał, te pasy się naciągają, a te jeszcze mogą mieć luz. Dlatego naszym, oczywiście będzie większe dziecko, to będzie lepiej widać, mamy takie żółte naklejki nałączone, żeby rodzic pociągnął do góry pasy biodrowe, czyli pierwszy element to jest naciąganie pasów biodrowych do góry. Jeżeli te pasy są naciągnięte, to dopiero ściągamy pasy po prostu barkowe, biodrowe dociągnięte i biodrowe, widzicie? I w tym momencie po prostu mamy pewność, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Czyli ta strzałeczka żółta ma być strzałeczką taką intuicyjną. Tak, żeby pokazać, żeby dociągnąć pasy biodrowe. Dokładnie. I dopiero ciągniemy do zapięcia naszego dziecka. Zobaczcie też, że mamy też poblokowane wszędzie elementy, żeby dziecko na przykład, które będzie jadło, oczywiście wiadomo, nie poleca się, żeby dziecko jadło. Dokładnie, żeby kruchy nie wpadały do systemu uprzęży, żeby ona się później gdzieś nie blokowała, bo naprawdę takie foteliki po 2-3 latach, no niestety wyglądają troszeczkę... widać, że są użytkowane, dużo jest jedzenia i dlatego też blokujemy takie systemy, żeby nie blokowało to później jakieś reklamacje nie powodowało. Tak, ale ja też uświadomię rodziców, którzy nie wszyscy o tym wiedzą i dostaję dużo takich zapytań, czy tapicerki z fotelika można prać? Jak najbardziej. Tak, tapicereczki, słuchajcie, możemy prać i znowu mamy jedną fajną rzecz w foteliku, a mianowicie łyżeczkę taką, schowaną zawsze za zagłóweczkiem, dlatego, że tapicerkę zdjąć jest bardzo łatwo, natomiast właśnie. Problem jest troszeczkę złożony. Zawsze mówimy łyżka, nic ostrego, tak, dokładnie. A tutaj jest dlatego, właśnie dlatego, bo rodzic później bierze jakieś tam, nie wiem, śrubokręty i dziurawi tą tapicerkę, dlatego, że ją ciężko powkładać w te po prostu elementy. I po to dajemy tą łyżeczkę, żeby po prostu powkładać ten materiał z powrotem do środka, wszędzie tam, gdzie po prostu ciężko to zrobić, tak? Więc to też jest w zestawie po prostu w każdym naszym foteliku. Tapicerki bierzemy 30 stopni bez wirowania. Ja Wam jeszcze pokażę, jakie możemy mieć do wyboru te tapicerki. Jest kilka kolorów. Proszę bardzo, mamy tu zieleń, taka limonka, szarości, odcienie, niebieskiego, granatu i czarny, który jest kolorem takim chyba limitowanym. Premium. Tak, to jest wersja limitowana. Jest coś dla dziewczynki, dla chłopca, uniwersalne. Dla każdego jest coś. To jeszcze jedna chyba ważna rzecz o Marii, tak praktycznie na zakończenie o tym fotelu, coś o gwarancji, tak? Tak, dokładnie, dlatego że jako nowa marka też musimy się trochę pokazać i zachęcić klientów, żeby po prostu przekonał się do naszego produktu. Jeżeli klient, czy tam rodzic zarejestruje fotelik, jak zakupił fotelik, zarejestruje na naszej stronie, ma na to 3 miesiące i uzyskuje wtedy jakby dożywotnią gwarancję na fotelik i usługę powypadkową. Więc też tutaj po prostu jest taki zakres dodatkowej gwarancji i usługi
przeciwpadkowe, gdyby rodzic miał wypadek. No to wypadek. Taki dodatkowy, gratisowy bonus przy zakupie, który tak. jest moim zdaniem bardzo cenny. Także pamiętajcie, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na markę Swandu, aż 3 miesiące są, bo z reguły w innych firmach jest to 14 dni na przykład. A czyli, tak. Tutaj są aż 3 miesiące na zarejestrowanie tego paragonu na stronie tylko... Swandu. I mamy tą ochronę. Tak, tylko prosimy jak najszybciej zarejestrować, bo mieliśmy sytuację, że rodzic kupił fotelik, miał wypadek, nie zdążył go zarejestrować, a chciał uskoczyć z usługi powypadkowej. Czyli minął się z terminami. Znaczy, dlatego no. chodzi o to, że oczywiście my to zrobimy. To tak jest zrobimy, jak z ubezpieczeniem ale każdy. Dokładnie dlatego wolimy, znaczy my oczywiście pomożemy rodzicowi, ale lepiej, żeby od razu zarejestrować, bo wtedy system przypuści dokładnie po numerze seryjnym weryfikuje. Dokładnie. Dobrze, to jeszcze chyba tak, może pochwal się, co tam nowa firma teraz planuje, bo coś oczywiście, słyszałam, planuje. Tak, oczywiście nie zatrzymujemy się na Marii i kolejnym produktem to będzie fotelik Charlie od Charlie Darwina i to będzie grupa 1536, tak by zapewnić nasze podstawowe portfolio. Czyli będziemy grupa... mieć fotele w każdej grupie tak, z tej dokładnie, marki. Czyli najpierw był Albert, Marii, a teraz już niedługo będzie Charlie. Czyli po fotelu takim, który służy do 18 kilo, będziecie mogli myśleć o Charlie'm, jak tylko pojawi się na rynku. Pewnie pokażę Wam go, może znowu spotkamy się w jakimś tak, kolejnym odcinku. Także na razie chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować. I zapraszam Was wszystkich, jeżeli pojawiły się jakieś pytania, jakieś wątpliwości do zadawania pytań pod filmem. Oczywiście ja albo nasz ekspert Szymon będziemy zawsze odpowiadać na te pytania. Także zachęcam do poznania tych produktów, bo warte są uwagi. I co? Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia.